Witam Was serdecznie, moi kochani. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak w prosty sposób można zrobić zwierzątka z szyszek. Mamy tu jelonka, jeżyka i sowę. Ale dzisiaj zajmiemy się sympatycznym zwierzątkiem leśnym, czyli jeżykiem. Popatrzcie na tego jeża. Ma niesamowicie sympatyczny pyszczek i pokryty jest kolcami. Aby zrobić takiego jeżyka, będziemy potrzebować szyszki, najlepiej sosnowej, plasteliny, oczek oraz kleju Magic. Moi drodzy, przygotowujemy pyszczek. Pyszczek lepimy z plasteliny. W ten oto sposób trzeba uformować taki oto kształt. Formujemy palcami, nie przejmujemy się. Doczepiamy do przodu szyszki. Następnie formujemy kuleczkę. Będzie to piękny nosek. A następnie najlepiej na klej Magic. Przyczepiamy oczka. Jedno oczko, a następnie drugie. W ten oto sposób powstaje nam piękny jeż. Dzieci lubią wesołego jeżyka, dlatego dodają jeżykowi uśmieszek. W podobny sposób zrobimy sowę. Można użyć skrzydeł z filcu lub z papieru.